Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest doktora Marta Kudelska, historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka, wykładowczyni, akademicka, no poważna osoba. Dobry wieczór, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ten poważny wstęp był bardzo potrzebny, bo od dawna Pani publikuje, od dawna jest obecna w takim artwerdzie właśnie ze swoimi wystawami, ze swoimi komentarzami. Ale uwaga, uwaga. Otóż kiedy całkiem niedawno ogłosiła pani na łamach bardzo poważnego internetowego pisma Restart, wydawanego pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, swoje interpretacje tarota, to się nagle okazało, że po prostu jest pani słynną kuratorką, słynną badaczką i Szaleństwo się rozpoczęło i chciałam zapytać, co, co my mamy z tym tarotem, że się po prostu zrobiło takie zamieszanie. Tak, to rzeczywiście tak było. Ten tarot ukazał się dwa tygodnie temu w piątkowym wydaniu magazynu Restart. I w sumie pomysł na początku był bardzo prosty, bo chodziło o zrobienie takiego jakby horoskopu, gdzie do każdego znaku Zodiaku przypisałam w wyniku też jakby losowania jedną po prostu jakby kartę tarota, która ma być taką jakby zapowiedzią tego, co nas ma czekać jakby najbliższej jesieni, bo teraz też numerem, jakby tematem przewodnim restartu jest jesieniarstwo. Ja się właśnie bardzo mile zaskoczyłam tą reakcją właśnie na tego tarota, bo tutaj też tak jak pani powiedziała, nagle internet po prostu oszalał, mm -hmm. lajki mi się po prostu na wallu jakby posypały, mm -hmm. no i rzeczywiście okazało się, że w tym naszym takim wydawałoby się bardzo racjonalnym ale w XXI wieku lud po prostu pragnie tarota. Jasne. Tak. I przyznam się szczerze, że dla mnie jako też osoba, która. Interesuje się tarotem od bardzo dawna. E, jakby też tak można powiedzieć jego obecność jest czymś trochę naturalnym gdzieś tam w moim życiu. No tak, bo pani bada ezoteryczne wątki w sztuce i to nie jest tak, że ten tarot wyskoczył nie wiadomo skąd, tylko jest to pewna konsekwencja. Tak, jakby jest też jakby właśnie mnie też interesuje właśnie w sztuce właśnie obecność takich wątków magicznych, ezoterycznych, związanych trochę z taką estetyką czarnego romantyzmu, więc właśnie siłą rzeczy też ten tarot mnie interesuje. No i okazało się, że coś, co dla mnie jest bardzo bliskie i jest też czymś bliskim dla innych osób. No właśnie, ale to nie jest takie oczywiste, bo może, mm, może tak jest, jak pani mówi, bliskie innym, ale z drugiej strony, tak powiedziałabym, że przynajmniej w tym oficjalnym dyskursie no, zajmowanie się czy u, u, sympatie i upodobania ezoteryczne y, są no, takie na granicy, na granicy. tak, tak, tak. Tak. Znaczy, ja też y, na przykład właśnie patrząc ze swojej perspektywy, jak często na przykład ktoś się mnie pyta, czy mnie się tam no, nie wiem, zajmuje, interesuje jako kuratorka, hmm. jak właśnie mówię, to jest takie okej, okay, takie właśnie Aha. trochę cringe'owe można powiedzieć, że to jest, bo no jednak nie oszukujmy się, że te wszystkie takie tematy kojarzone z tymi alternatywnymi formami duchowości, z wróżbiarstwem, dokładnie, kojarzą nam się gdzieś jakby powszechnie z takimi szarlatanami, Aha. oszustami, no bo jak tu nagle, nie wiem, właśnie w tym, XXI wieku, gdzie my, nie wiem, wysyłamy, próbujemy wysłać człowieka na Marsa i tak dalej, odkrywamy niesamowite rzeczy. Nagle ktoś próbuje przewidzieć przyszłość na przykład za pomocą kart. Przecież to jest jakby totalnie nielogiczne i nieracjonalne, no. prawda? Ale myślę też, że w naszej rzeczywistości jest dużo więcej innych nieracjonalnych, jakby rzeczywistych elementów, które też się pojawiają. No i ten tarot jakoś też pojawił się, myślę, w takim ciekawym, jakby momencie, no bo jeśli. Odłożymy nawet tą taką, można powiedzieć, czarną legendę, prawda, tarota, to jest to po prostu ciekawe... diabelstwo. Diabelstwo, tak? dokładnie. Diabelstwo, szataństwo i tak dalej. To mm -hmm. jednak jest to bardzo ciekawy tekst kultury, bo mnie tarot przede wszystkim właśnie interesuje jako pewien tekst kultury, jak były też jako element wizualny. Jest to coś, co należy gdzieś, można powiedzieć, do naszej tradycji, bo przecież początki tarota sięgają mniej więcej XV wieku. Czyli. Uwaga, okresu renesansu, renesansu, który uznajemy prawda, za taką epokę właśnie rozumu, światła intelektu, i rozumu, tak. prawda, światła i tak dalej. I nagle się okazuje, że w tym racjonalnym renesansie pojawia nam się coś takiego jak tarot, który początkowo jest... Formą jakby zabawy, bo to była po prostu gra, ale w pewnym momencie zaczyna też służyć do przewidywania przyszłości, bo mm -hmm. w renesansie właśnie też ta fascynacja taką wiedzą tajemną jest czymś bardzo powszechnym i popularnym. Powstają horoskopy. Oczywiście. Na Uniwersytecie Jagiellońskim można też się uczyć wówczas stawiania horoskopów. No i też taka druga ciemna strona renesansu: no to proszę, renesans to też moment, kiedy rozpoczynają się polowania na czarownice, Więc, ta racjonalność, tą irracjonalnością się właśnie bardzo przeplata i mnie też trochę właśnie interesuje, czemu ten tarot dzisiaj wraca. Mm -hmm. no, myślę, że ja tak na użytek naszej rozmowy taką tezę, czy pod tezę nawet zaryzykowałabym. Na pewno jest to też w dużym stopniu jakaś ogromna niepewność, której doświadczamy wszyscy. I no, próba uchylenia tych tajemnic przyszłości, myślę, że gdzieś tam wielu z nas to ma. Yy, tarot jeszcze kojarzy się, no właśnie tutaj w cudzysłowie z cyganką, czyli tak, z tak, tak. jakimiś podejrzanymi praktykami podstolikowymi gdzieś. No, ale już za chwilę się przekonamy, że to jest całkiem poważna praktyka artystyczna. Już może odejdę od tego tarota, pani tarota, który wzbudził naprawdę fenomenalne zainteresowanie w środowisku, i ja mam nadzieję, że stanie się taką stałą rubryką. W Tutaj uśmiech do redakcji teraz? Uśmiech do redaktorki naczelnej, do Magdy Ujmy. Będzie lobbying. Tym bardziej, że właśnie myślę, że liczba odsłon gwałtownie wzrosła tego bardzo, bardzo poważnego akademickiego pisma. I teraz może przyjrzyjmy się kartom, mamy je tutaj, leżą bardzo zachęcająco, ja na razie nie wyciągam ręki, ale ja no, no, tak. co w nich jest, że one wołają nas? Znaczy tak, ja tutaj przyniosłam e, takiego tarota, który, od którego w sumie moje zainteresowanie właśnie tarotem w sztuce się rozpoczęło, to jest tak zwany tarot e, Rider White'a. E, Tarot bardzo nowoczesny, bo e, Tarot, który w sumie powstał, jakby taka, jako też taka pewna jakby potrzeba unowocześnienia, właśnie tarota. I twórcy tej talii, czyli Ride the White, e, zaprosili do współpracy artystkę mhm. Pamele Coleman-Smith. I Pamela tutaj miała po prostu zaprojektować całą na nowo talię e, tarota. Oczywiście bazując na tych wszystkich schematach, które. Nie, jakby no bo to są... wygląda jak stare ryciny. Tak, to jest też inspirowane właśnie tymi starymi rycinami, które pojawiają się na tych, można powiedzieć, historycznych tarotach. Tak jak na przykład tarot Wisconsin z Forców, który jest przepiękny, taki bardzo jeszcze renesansowy, jakby tam widać, jakby ten wpływ renesansu. Bo właśnie wtedy, jakby też ukształtowały się jakby elementy, można powiedzieć, ikonograficzne, które mają być po prostu na poszczególnych kartach tarota. Mm -hmm. I Pamela trochę, jakby go unowocześniła, bo tutaj rzeczywiście widzimy tą inspirację tymi. Dawnymi rodzinami, ale e, proszę, zobaczyć, mi się on bardzo jakby kojarzy z rysunkami komiksowymi z początku XX Jasne. wieku. Prawda? Marvel, te wszystkie pierwsze, właśnie takie komiksy, to jest bardzo e, nowoczesna kreska, bardzo nowoczesne też kolory, prawda, takie e, komiksowe, trochę z pogranicza jakiejś e, reklamy. E, I co myślę, że jest e, też e, ciekawego w tym tarocie, to to, że on jest polecany bardzo często osobom, które chcą zacząć swoją przygodę z tarotem, właśnie jako narzędziem do wróżenia. Mm -hmm. Mnie tutaj, jakby to trochę tak mniej jakby interesuje, bo mnie interesuje bardziej właśnie ta wizualna strona, mhm. ale rzeczywiście on jest bardzo taki, można powiedzieć, przyjazny, bo mhm. on jest bardzo prosty, tutaj nie ma jakiegoś przekombinowania. On jest bardzo w takim dobrym tego słowa znaczeniu, myślę, że rysunkowy. I jakby rozszyfrowanie tych treści, które tutaj się pojawiają w tych niektórych kartach, jest dużo łatwiejsze niż na przykład w innym tarocie, który ja też bardzo lubię, który też zapro za zaprojektowałem na artystkę. Lady Frida Harris, to jest tarot Tota, ale staje króleja. Przepiękny, on jest naprawdę cudowny, taki bogaty, trochę modernistyczny, on jest taki bardziej ostry, nowoczesny. No cudo, tylko na przykład... Y pod kątem właśnie wizualnym mnie bardzo fascynuje, ale jeśli nawet ja próbowałam sobie rozszyfrować na własny użytek, co tam jest, było to dla mnie po prostu bardzo trudne. Pani Marta muszę dopytać, przygotowując tę publikację w Restarcie, korzystała Pani właśnie z tego? Z Dokładnie tak, z tego tarota. To po prostu sobie potasowałam karty i przyznam się szczerze, że wyglądało to w bardzo po prostu prosty sposób, że był znak zodiaku koziorożec, ciach, karta, zapisuje karta, która to była no i później właśnie też jakby patrząc na to, jakie znaczenie właśnie tworzyłam te takie krótkie opisy. No to um, lektura jest do zrobienia, tak, do nadrobienia. To będzie tej jesieni. Tak. No, i um, kolejny ważny wątek to jest um, właściwie taki fakt, że wielu współczesnych, um, mniej lub bardziej artystów zafascynowanych jest tą talią i trudno się dziwić, bo to jest rzeczywiście um, niezwykły zbiór. One są zawsze um, tej samej wielkości. Czy różnią się Różnie między sobą? jest. Mhm. Różnie. Przeważnie one są większe, troszeczkę od tych normalnych kart, mhm. które mamy tak. do gry, ale ja na przykład też się spotkałam z takimi maciupękimi mhm. kartami, które można sobie schować do, do kieszeni, więc tutaj tak naprawdę zależy też trochę od artysty format tych kart. Mhm. No to może kilka przykładów. Kilka przykładów. Bardzo proszę o wybór. E Wiem, że zna ich Pani niezliczoną liczbę, ale, ale wystarczy nam może kilka i. I też na te nazwiska całkiem dobrze i znajomo będą mówić. Tak, znaczy dla mnie też taki w moim życiu tarot się pojawił, bo myślę, że to też może być ciekawe właśnie w kontekście o tym, czego co rozmawiamy, bardziej się jakoś nim zainteresowałam w okresie pandemii. I rzeczywiście, kiedy zaczęłam się właśnie śledzić ten motyw tarota przede wszystkim w polskiej sztuce, to okazało się, że moment pandemii jest takim momentem, gdzie bardzo dużo artystów też zaczęło się interesować jakby tarotem, bo myślę, że to był taki moment, gdzie właśnie. To, co też pani mówiła, nie widzieliśmy, co się stanie, mm -hmm. co się będzie działo, jakby w tym takim beznadziejnym poczuciu niepewności właśnie sięgaliśmy. Po takie inne metody zrozumienia tego otaczającego nas świata. I wtedy w twórczości dużej ilości artystów właśnie pojawiały się nawiązania do kart tarota, i często to były wręcz jeden do jeden przemalowane mm. karty. I takim, jednym z pierwszych obrazów, które właśnie wtedy natrafiłam, był obraz Mateusza Szczepińskiego, też krakowskiego artysty, który przedstawił postać Wisielca. Na no, Wisielec jest taką kartą, która symbolizuje pewnego rodzaju oczekiwanie, zawieszenie, więc jakby myślę, że to idealnie, wpisywało się w nasze wszystkich uczucia jakby związane z pandemią. No i rzeczywiście ten wisielec się bardzo często pojawiał u akurat warszawskiego artysty Macieja Nowaka też pojawił się znowu właśnie wisielet, ale też pojawiły się inne, takie można powiedzieć, że mniej malarskie rozwiązania, bo takim bardzo myślę ciekawym przykładem jest talia Fordward Tarot, mhm. przygotowana jakby w formie właśnie kart Tarota, gdzie zostali zaproszeni różni artyści i artystki do zaprojektowania swoich kart. Mhm. I oczywiście te karty możemy potraktować jako właśnie tą talię do wróżenia, ale tutaj w założeniu też twórców ta talia miała być taką formą jakby wystawy, że kiedy my siedzimy jakby w domu, możemy się wcielić trochę w rolę kuratora i ułożyć właśnie z tych kart jakąś opowieść, bo tarot poza tym, że jest właśnie narzędziem do wróżenia, jest też pewną jakby opowieścią zakodowaną w tych obrazkach. E, czyli to się dzieje e, czy tarot się pojawia również na wystawach, czy to są tylko jakieś właśnie takie projekty internetowo, gdzieś studyjne? E, tak, ja też w tym roku, będąc na wystawie poświęconej e, surrealizmowi w Muzeum Narodowym, mm -hmm. e, udało mi się. Y, w, te... w Warszawie. Tak, w Warszawie, tak. Mm -hmm. e, były też, u tam... nas raczej modernizm. Tak, u nas jest modernizm. Nowoczesność. W jest surrealizm, tak. 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 Tam jest bardziej ta nieracjonalna strona tak. e, rzeczywistości i nowoczesności, i tam rzeczywiście były, e, były pokazane były pokazanych kilka Kart Tarota i też były pokazane między innymi czarne karty grupy Oneiron, które też bardzo Ach, mocno przecież były. To jest historia. To jest historia, tak, były właśnie mm -hmm. pokazane, więc też bardzo. Oneiron, czyli to... Katowice, nie Kraków tym tak, razem, ale, ale... blisko. A, tak, i no, można powiedzieć, że to jest takie naprawdę ezoteryczne centrum naszego świata. Te, tak, te Katowice, no myślę, że tutaj prawda? Katowice, tak, to jest taki mm -hmm. jakby też mocny właśnie tygry, bo też grupa Janowska, która tam tak. działa, tak, więc na tej wystawie właśnie te karty były. Więc no, ja jestem ciekawa, czy może kiedyś ktoś u nas poruszy temat właśnie tej, tej wizualnej strony właśnie tarota w formie wystawy. Myślę, że to powinno być nieuniknione. O, tak, tak tam, też mam tam, taką tam nadzieję. Tam powiedziała, bo te tematy rzeczywiście bardzo mocno wybrzmiewają i to, co wydawało się no właśnie takie trochę szemrane, niepewne jeszcze te, te 20-30 lat temu, przestało takim być, bo, bo no myślę, że straciliśmy tę pewność siebie taką, taką i tak, no to wierzyć myślę, że... w nowoczesność. Tak, więc może szukamy też jakiegoś mhm. rozwiązania w tych rzeczach po prostu jakby z przeszłości, nie na zasadzie mhm. takiego trochę anachronizmu, e, no tylko jednak właśnie skoro te metody, które znaliśmy nas zawiodły, no to może właśnie mhm. trzeba sięgnąć po coś innego. Mhm. Ciekawe też tak słuchając tej krótkiej opowieści, myślałam, że można by kojarzyć karty, zajmowanie się kartami ze sztuką kobiet. Ale wcale tak nie jest przecież. Chociaż też wybitne artystki, często już należące do, do kanonu historii sztuki, tarotem się zajmowały, co wcale nie jest myślę tak bardzo dobrze znanym faktem. Na tak. przykład. Mama Zuzanny, Janin. Tak, no pani Maria Anto właśnie stworzyła. Mówię wiel... o Zuzannie, bo mam wrażenie, że nawet dzisiaj jest bardziej znana, tak w cudzysłowie, tak. prawda? Tak, Maria Anto w ogóle stworzyła talię Tarota. Właśnie mówiąc, talia, mam tutaj na myśli przede wszystkim wielkie arkana, czyli można powiedzieć taki rdzeń rdzeń Tarota. Ona stworzyła właśnie serię obrazów inspirowanych właśnie tymi wielkimi arkanami Tarota w latach 90. -tych. I ja się przyznam szczerze, że trochę też na ten temat trafia przez przypadek, to było tam po jednej e, konferencji naukowej, w której brałam udział, gdzie właśnie mówiłam o takich ezoterycznych fascynacjach młodych artystów. E, I organizatorki e, tej konferencji, Justyna Balisz i Kamila Dworniczak zaproponowały mi napisanie tekstu właśnie mm -hmm. o tarocie Marianto, Anto. Mm -hmm. Bo powiedziałam, że to jest taki, słuchaj, nieruszony temat, ty się w sumie tym interesujesz, więc może byś to zgłębiła. I kiedy ja zaczęłam właśnie wnikać w tego tarota jej, to na początku byłam przerażona, że o tym po prostu nic nie ma. Mm -hmm. Kompletnie nic. E, Jaki po prostu szczątki. Przy okazji wystawy Marii Anto w zachęcie ten tarot nie był pokazywany. Jak mm. zaczęłam szukać, znalazłam jedną tylko wystawę, jakoś jeszcze. Z połowy chyba lat w ogóle dwutysięcznych, gdzie ten tarot był pokazywany w Warszawie. I poza tym po prostu nic nie było. No myślę, że też kuratorzy, uczeni nie mają narzędzi trochę do, do, do pokazywania tak. tego, prawda? No tak, to, to myślę, że to ten, też jest też no, tak. Ten, to właśnie ten wypchnięty. Tak, do... ten czar, taki czarny świat mm -hmm, trochę. Mm -hmm. I, jed, I kilka zmianek udało mi się znaleźć właśnie też w czasopiśmie elementy, który był poświęcony właśnie tym wątkom esoterycznym mm -hmm. w sztuce. I w takiej monograficznej publikacji poświęconej Marii Anto, gdzie ona właśnie mówiła trochę o tym tarocie i e, mówiła, że ona go tworzyła w takim bardzo trudnym dla niej jakby momencie mm -hmm. życia, który był związany trochę z jej chorobą i też ze skomplikowaną właśnie taką sytuacją trochę jakby zawodową. E, więc postanowiłam rozwikłać dlaczego ona się w ogóle wzięła za tego tarota, e, bo to też z tym tarotem jest, myślę, że też to ciekawe, że mimo tego, że sztuka Mary Anto jest bardzo kojarzona z taką magią, oniryzmem, realizmem okay. magicznym, i często się mówi, że właśnie w jej sztuce pojawiają się motywy tarota, to kiedy ja zaczęłam sobie właśnie przeglądać dokładnie i tak uważnie, jakby trochę tą mi sztukę, no to okazało się, że poza właśnie tym tarotem stworzonym w latach 90 nie ma praktycznie tych motywów, mm. więc jakby też stworzył się jakiś taki mit trochę, że to ona z tym Tarotem się siedziała, a to w sumie był tylko jedna seria prac i e, właśnie udało mi się rozszyfrować, e, trochę połączyć kilka takich rozproszonych wątków, e, dlaczego ona w ogóle sięgnęła po tego Tarota i mogę tutaj e, zaspoilerować, bo cały czas czekam aż e, książka, gdzie ten tekst ma być się ukaże. E, tarot był e, trochę związany z takim oswajaniem na nowo rzeczywistości przez e, Marię Anto, po pierwsze, był właśnie związany z jej doświadczeniem choroby, i myślę, że ten tarot też służył jej trochę do takiego rozmalowania po ciężkiej mm -hmm. chorobie, którą ona przeszła. Z drugiej strony, był taką, też można powiedzieć właśnie takim narzędziem do odnalezienia się w tej nowej, demokratycznej Polsce, po, prawda, po przemianie jakby ustrojowej, i odcięciem się od takich bardzo. Politycznych obrazów, które przez chwilę Anto tworzyła. Czyli paradoksalnie był drogą, a tarot jest w sumie drogą do doskonalenia się. No właśnie, tak. i dlatego pytanie, które zadam następne, nie powinno być tak dziwnym pytaniem. Być może nie wszyscy Państwo wiedzą, że karty tarota wykonywał również. Wybitny krakowski, współczesny artysta Kuba Wojnarowski. Więc jeśli zapytałybyśmy dlaczego, no to myślę, że droga doskonalenia się to jest na pewno jedna z ważnych dróg na tak, Kuby. Tak, tutaj ten. Ja się akurat bardzo cieszę, bo w tym tarocie maczałam palce, jak to się tak. mówi, bo on powstał przy okazji naszego wspólnego projektu, który też właśnie jest taką trochę grą z tarotem, który ten tarot służy do opowiedzenia historii kuratorstwa i takiego projektu właśnie który rozwijam od kilku lat, którego bohaterką jest Ernesta Todd, fikcyjna kuratorka sztuki, która właśnie śledzi te wątki ezoteryczno-alchemiczno-magiczne w sztuce. I właśnie ten tarot jest trochę taką wskazówką do rozwikłania jej historii i właśnie opowiedzenia za pomocą symboliki tarota o przemianach, jakie dokonały się w konstruowaniu wystaw. Więc totalnie jakby szalony pomysł, Nie ale chyba Kuby. to wyszło skoro... Tak, Kuba to po prostu genialnie jakby po prostu wszedł w tą całą historię. Tak, i jeśli Państwo będą szukać w tym w tych rozwiązaniach Kuby Wojnarowskiego konkretów tych wszystkich figur, które się pojawiają, to, to może być problem z oczywistością. Tak, bo ten nasz tarot można powiedzieć, że jest taki trochę właśnie mniej oczywisty, bo on raczej bazuje, oczywiście odnosi się do symboliki znaczenia każdej karty, ale raczej bazuje tam Kuba na dziełach sztuki, sztuki nowoczesnej, które właśnie zmieniły bardzo mocno tą sztukę. Więc znajdziemy tam m.in. koło szampa, Spirale Smithsona. Czyli ja przemianie to jest także Dokładnie, o przemianie i właśnie o tych zmianach, bo no w sumie Taro też w pewnym sensie właśnie poza tym, że opowiada o pewnej drodze, to opowiada się o rzeczy, o przemianie, którą my przechodzimy idąc po prostu tą drogą. No właśnie i to była, o tym właśnie była nasza rozmowa wbrew tak. pozorom. Wbrew pozorom o tym no. była, tak. Bardzo dziękuję, doktor, doktora Marta Kudelska, nie wiem, pani Marto życzy sobie pani feministy. A może tutaj. być bez tych formalności, nawet bez tytułu. Myślę, że jednak rama akademicka nadaje... tym. Naszej rozmowie właśnie, takiej wróżbiarskiej, trochę, chcę powiedzieć, że to jest naprawdę poważny temat w sztuce współczesnej, żeby zaapelować, żeby Państwo tego tematu nie lekceważyli, tym bardziej, że za jakiś czas do tematu wrócimy. Dzisiaj kończy nam się czas, ale kiedy podejmiemy temat przygotowywanej przez Panią wystawy, naszej krakowskiej profesor Kraupe świderskiej, której jesteśmy obie admiratorkami. Tak. To wrócimy to chyba trochę. Wrócimy tak. do Tarota, musimy, musimy wrócić, no bo, bo po prostu to jest jeden, jeden z tematów. Bardzo dziękuję za dziś Marta Kudelska, badaczka Tarota, może tak, może tak. we współczesnej i dawnej sztuce, historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka, wykładowczyni akademicka związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, była dziś moją i Państwa gościnią. Dziękuję.